Hej, cześć, witajcie na kanale Kamil, ale powitam was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym niedzielnym odcinku, takim weekendowym, w którym oczywiście poceniam wasze kolejne prace. Tylko niestety w dzisiejszym odcinku po raz pierwszy będę to wszystko robić tutaj w moim pokoju przy komputerze i na komputerze będę na te maile wszystkie wchodzić, ponieważ też mój telefon się rozładował, bo używałem go na dzisiejszym lewiku, który sobie robiłem na dworze. Jak ktoś oczywiście subskrybuje mój drugi kanał Waster, no to na którego oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, no to mógł mieć przyjemność widzieć takiego live'a i takie live'y co jakiś czas właśnie wykonuję sobie na dworze, na plenerze i tak dalej, więc zachęcam do subskrypcji, ale wracając do tego kanału, to słuchajcie, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. W dniu dzisiejszym oczywiście poceniam wszystkie prace, które podesłaliście na mojego maila, czyli ocenianie.nalepa@gmail.com. Jeżeli ktoś również z was chciałby wziąć udział w tej serii, bądź też jego praca jeszcze do tej pory się nigdy nie pojawiła na filmie i nigdy jej nie oceniłem, a chciałby po prostu, żeby taką pracę ocenił, no to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do wysyłania. Co tydzień resetuję sobie tego maila, a w sobotę bądź też w niedzielę wrzucam filmik właśnie, w którym oceniam 5-6 prac właśnie przez was wykonane. Na początku bardzo serdecznie chciałbym podziękować Aizerowi, który wykupił wspierającego na moim kanale. Bardzo serdecznie ciebie pozdrawiam i dziękuję. Jeżeli oczywiście również i ty chciałbyś wykupić wspierającego i zostać pozdrowiony na kolejnym filmie, no to oczywiście możesz to uczynić. Ale pamiętajcie, że to jest dobrowolne, ja was do niczego nie zmuszam. Jak ktoś chce, to może, a jak ktoś nie chce, to nie musi. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za 3 fanarciki, które do mnie dotarły, może 4. Tak mi się bynajmniej wydaje, że 3, także bardzo serdecznie tutaj dziękuję. Troszeczkę te fanarciki umierają, więc możliwe, że już skończymy z tym. Ale jeżeli nie chcecie, aby fanarty umarły na wstępach moich filmów, no to oczywiście szybciutko możecie podesłać jakiegoś fanarta dla mnie na mojego maila, czyli fanart.nalepa@gmail.com. Jeszcze tylko wspomnę o mojej grupce na Facebooku Nalepki Wastera. Bardzo serdecznie was zapraszam na moją grupkę graficzną, animacyjną, filmową, totalnie wszystko. Oraz oczywiście zapraszam, bo o tym nigdy nie mówiłem na filmach, a dostaję ostatnio dużo maili z propozycjami, czy chciałbyś nalepa, żebym ci zrobił Discorda i tak dalej. Słuchajcie, mam Discorda, jest tam chyba 2000, 3000, 1000 osób, więc linka też znajdziecie w opisie do Discorda. Bardzo serdecznie zapraszam. Co jakiś czas tam jestem, więc można ze mną porozmawiać. Bardzo serdecznie zapraszam. Ogólnie muszę zrobić dużo nowych animacji właśnie na mój kanał, poprawić tą jakby tą grafikę i tak dalej, ale to raczej tak, jakoś na rok szkolny czy coś ogarnę, bo mam już takie malutkie pomysły. Ja już nie przedłużam, bo to jest totalna masakra w dniu dzisiejszym. Przepraszam was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania. Okej, więc znajdujemy się już właśnie tutaj przy mailach i jakby doszło do mnie w tym tygodniu 136 maili i z tych 136 wybierzemy sobie 5 albo powyżej 5 prac. Aha, bo to jest tak, aha, kurde. Tutaj tylko ustawię sobie, żeby było 100 stron mi się tutaj wyświetlało. Tylko pytanie, gdzie to się robiło. Dobra, udało mi się, teraz widzę 100 maili i później jeszcze z tych 36 też tam wezmę ten. Dobra, losujemy pierwszą osobkę, ja sobie, może nawet tak zrobimy, pyk, pyk. Tutaj sobie wejdźmy. Okej, praca do ceny miniaturka dla ciebie. Ciemka, mam na imię Kacper i mam 13 lat. Chciałem wykonać jakąś pracę do odcinka, lecz nie wiedziałem jaką grafikę wykonać, więc postanowiłem, że zrobię miniaturkę dla ciebie. Niestety nie miałem twojego dobrego zdjęcia do miniaturki, więc wziąłem jakieś z filmu. Lecz jeśli chciałbyś użyć tej miniaturki, to przesyłam ci również plik PSD, więc możesz sobie podmienić. Jak się pewnie po formacie domyślasz, grafika została wykonana w Photoshopie i zajęło mi to około 15 minut. Pozdrawiam ciebie oraz wszystkich widzów. Okej, dziękuję Kacper bardzo serdecznie za pozdrowieneczka. Czekaj, bo ja nie wiem, która jest PSD, która... Aha, dobra. Już wszystko wiadomo. Najlepsza grafika. Aha, do cenek. Szczęśliwo. Dobra, co do mnie tutaj jest kolorowa. Aczkolwiek, wydaje mi... Nie wiem, coś tu się stało z tą strzałką. Nie wiem, czy to tak miało być, czy... Wydaje mi się, że zapomniałeś tutaj ją ściemnić, bo wydaje mi się, że jedno miało być czerwone, a drugie miało być innego koloru, a zapomniałeś i dwie czerwone się zrobiły, ale nie wiem, czy to o to chodziło. Co do mojego zdjęcia, no to troszeczkę jest średnio wycięte, aczkolwiek to z czasem jeszcze przyjdzie ta wprawa do wycinania. Najlepsza grafika, okej. No niby światełka jest, aczkolwiek coś by, jeszcze bym dodał obróbkę zdjęcia, dodałbym... Kurde... No Kacper, gratuluję, bo... Dodałeś flary, no i nie ma się do czego przyczepić. W sensie, no, miniaturka nie jest zła, tak szczerze. Aczkolwiek, no jednak jakby to zdjęcie było bardziej, lepiej wycięte, obrobione jakoś kolorystycznie, może ten cień leciutko zmniejszony, to myślę, że byłaby fajna grafika. Aczkolwiek, no, taka miniaturka za bardzo już nie jest w moim stylu. Ja kiedyś takie miniaturki robiłem, teraz to już za bardzo odbiegam od tego. Ale jak na 13 lat, na 15 minut, no to oceniam takie 7 na 10, 7... No, 7 na 10. Lecimy z kolejną pracą.
I w sumie tutaj się lepiej losuje, no to gigi test. Witam, nazywam się Mateusz, mam 13 lat, mnie trochę robię w aplikacji PS Touch, mam nadzieję, że się spodoba. Okej, wszyscy co mam dzisiaj 13 lat, kurde, znowu odcinek taki powstaje. Jak zrobić miniaturkę? No dobra, no to teraz tak, co do tego, to jest właśnie to, co było albo w poprzednim odcinku, albo w dwóch poprzednich odcinkach. Jeżeli robimy sobie jakąś miniaturkę do czegoś, do jakiegoś filmu, na przykład o Fortnite'cie, a mamy w tle Minecrafta, albo nie mamy nic w tle, no to lepiej dać Fortnite'a, wtedy zaciekawi to bardziej widzów. Jeżeli ty na przykład masz poradnik, jak zrobić miniaturkę, no to ja bym bardziej tutaj wanął jakiegoś screenshota PS Toucha, czy tam Photoshopa, czy też jakiegoś programu graficznego, dodał ten napis i albo jakąś miniaturkę w tle, czy coś, bo to bardziej przypomina mi miniaturkę do jakiegoś Fortnite'a, do jakiejś gry z Fortnite'a, przynajmniej po tej postaci. Tu chyba jest nawet tło z CS-a, także no troszeczkę powiem, że nie walnąłeś. No ale już się tak nie czepiając, no to ta strzałka tak mi jakoś tutaj nie pasuje. Może jakby ten napis tak zaznaczyć cały i go sobie tak przenieść gdzieś dotąd, żeby tutaj sobie był. I wtedy tą strzałkę, i w sumie można tak zrobić. I, a kurczę pieczone. I teraz tak, jest ta strzałka. To tą strzałkę też chwycić i ją przesunąć gdzieś dotąd. A ten tekst dać w tym polu. No, a tą strzałkę po prostu, o kurde, da się, dobra, jeszcze raz wytnę, poczekajcie. A tą strzałkę po prostu, żeby, jak już ma być ta strzałka, to okej, żeby była, ale gdzieś bardziej, jak tu będzie tekst, no to właśnie, żeby tam nie ta strzałka tak robiła. A i co do kolorystyki, jeżeli masz tutaj niebiesko-różową, fioletową, no to biały napis, okej, pasuje. Mogłeś na przykład miniaturkę spróbować kolory też jakiegoś różowego, fioletowego, no i też tą strzałkę chociażby na inny kolor, no bo ten pomarańczowy tak jakoś za bardzo nie pasuje według mnie. Jakiś blask też na tą postać, bo wydaje mi się, że da się tam dodawać jakieś blaski. Co do tego efektu, to też by może dał go trochę wyżej. Nie, że tak po prostu cały jest widoczny, tylko troszeczkę od dołu i leciutko obrócony, żeby tylko to było widoczne od tej, no w sensie w takim stylu, nie? Tylko, że nie tutaj, tylko, no może być na przykład tutaj, nie? Tylko, żeby po prostu te raz, dwa, trzy, cztery były widoczne tutaj, a wszystko było zasłonięte. Ale tak, to już nie będę więcej czepiać, no bo wiadomo, każdy zaczyna jakoś i to jeszcze jest aplikacja na telefon, także ja pewnie lepiej bym nie zrobił na telefonie. Także Matrix, uważam, że taka ocenka 5, 6 na 10, myślę, że będzie git. My losujemy trzecią słupkę z tej tutaj listy, a później, a już mam. A później przejdziemy jeszcze do tej drugiej tutaj stronki. Dobra, siłka, mam na imię Kacper, mam 14 grafiki. Zajmuję się, od jakiegoś półtora miesiąca i grafiki robię na swój kanał. Jeżeli jestem na odcinku, to bardzo pozdrawiam widzów, jak i ciebie. Bardzo serdecznie, Kacpix, również ciebie pozdrawiam. PS, jasność miniaturki poprawiłem w pisk. A ja nie wiem, co to jest nawet pisk. Piscart. Piscart. Fotostudio. Piscart.com. Started. Ja nie wiem, musiałbym bardziej się zagłębić. Dobra, kozak. Live na telefonie, kozak. No i to jest już właśnie ten styl, znaczy o to właśnie mi chodziło, że jak już jest tutaj, jakby ta miniaturka już jasno pokazuje, o co chodzi, że tutaj jak zrobić live'a na telefonie, jest pokazany już jakiś screenshot czy coś aplikacji, która po prostu streamuje to wszystko. Kolorystyka też ładnie dobrana, biało-różowa. Jedynie co bym dodał, bo tutaj widzę, że już próbowałeś z obrysem, troszeczkę bym go powiększył, chociażby na przykład w kolorze białym, żeby się odróżniał od tej rameczki i od tych tutaj wokół tekstów. Leciutkie flary, myślę, żeby były git. A tak to myślę, że jest spoko, właśnie jest tutaj pokazane jakby na czym się skupia ten filmik. Nie tak, że na przykład live na telefonie i jest na przykład pokazany Fortnite, tylko jednak wszystko już tutaj ładnie jest pokazane, o co chodzi. Może dodały jakiś też tutaj większy ten cień na te nie, może nie aż taki jak tutaj na tych napisach, ale taki leciutki bardziej i byłoby git. No ale tak jak wracając, to jakieś flary po niektórych miejscach, koloru białego, koloru różowego, czy tutaj nie wiem, czy to jest fioletowy, nie, no to jest różowy, też bym dodał i byłoby git. Ale tak to Kacpix, fajna miniaturka, daje takie 8,5 na 10. Przejdźmy do tej drugiej jakby strony, gdzie tutaj jest te 36 prac, tak? 36? Tak. Pyk. Wejdźmy tutaj. Cześć Kamil, to moja miniaturka. Program GIMP, lat 12, imię Kamila. Na mój kanał grafiki robię już 2 miesiące, ale dalej się uczę, uwielbiam tę serię i zostawcie subę i lajka do nalepki. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Proluka, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Już tutaj oceniamy miniatureczkę, tylko jak zwykle się napiję, bo troszeczkę mi gardło siada. Okej, co oni zrobili i mamy samochód. Wydaje mi się, że to jest z Fortnite'a, aczkolwiek nie jestem pewny.
Dodałbym tło z Fortnite'a, żeby więcej się działo, chociaż ten niebieski chyba też jest z Fortnite'a, to tło. Ale w tym przypadku zamiast tego niebieskiego tła może bym dodał jakiegoś Fortnite'a czy coś. Albo chociażby, ale nie, to by się nie zgrało. Ale chociażby na przykład screenshot czy tam jakieś tło z Google'a, gdzie jest pokazany samochód już na Fortnite, po prostu go wyciąć i dodać też ten ogień, też byłoby spoko. Co do tej strzałki, troszeczkę bym ją przesunął, bo troszeczkę jest tutaj zakrywane przez cały tekst. Tak leciutko w prawo. Co do tego tekstu, znaczy ja bym ogólnie rozmieścił to tak, żeby nie było tu wolnego miejsca i tutaj nie było wolnego miejsca, żeby tutaj wszędzie coś się działo. Na pewno ten blask w niektórych jakby miejscach, jakby jak robimy coś neonowego czy coś, no to ten blask jest okej, ale tak to na miniaturkach wydaje mi się, że lepiej dodawać cienie, bo na mnie tak się każdy już do tego przyzwyczaił. No ale tutaj mógłby być na przykład jakiś zastosowany blask różowy pojazdu, żeby się wywodził, chyba tak. A tutaj jednak czarny cień i czarny, tutaj również cień. Tutaj widzę, że jakoś fajnie zastosowałeś ten znak zapytania, także fajnie. No i oczywiście jakieś flary, nie wiem, jakieś sunbursty czy coś i byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ale jak na 12 lat, jak na Gimpa w sumie, no jak na Gimpa to też jest spoko praca. No i ogólnie jak na 2 miesiące stażu w Gimpie to myślę, że jest spoczko, no. A my tymczasem przechodzimy do ostatniej pracy w dzisiejszym odcinku, nie wiem, zjedźmy tutaj na dół i zamykam oczy i... Nie, kurde, nie, gdzie się ma coś, żeby było fair. Tu. Do ocen. Cześć, nazywam się Kajetan, mam 15 lat, z Photoshopem zacząłem tydzień temu, przedtem interesowałem się grafikami, proszę o ocenę. Tydzień temu? O kurde. A przedtem nie interesowałem się grafikami, dobra, bo nie wiem czy to przeczytałem. Dobra, 15 lat, zacząłeś tydzień temu, giveaway 500 sub, okej, tu, kurde, jak na tydzień, to myślę, że jest fajna ta miniaturka. Tylko dodałbym, jak to zwykle, cienie na teksty. No na pewno dodałbym cienie na teksty, to jest wiadome. Ale tutaj fajnie, że zastosowałeś to do tego skina, tutaj te emotki wow. Na emotki wow dodałbym na przykład blask zewnętrzny żółty, fajnie by to wyglądało. Na przykład tutaj zamiast tego cienia blask zewnętrzny czerwony. Tak samo na tą plakietkę. Troszeczkę bym ściemnił tło i dodał na przykład tutaj 500 sub, na przykład koloru czerwonego. I naprawdę powiem ci, że mogłaby być kozak miniaturka. Aczkolwiek tak też jest fajnie. Tylko jakby, ja zawsze jakby przyzwyczajam się do zdjęcia. Jeżeli zdjęcie jest czerwone, albo jeżeli ja mam koszulkę teraz szarą, no to teraz w sumie wszystko mogę. Ale jak na przykład jest koszulka żółta, no to raczej robię miniaturkę żółtą i tego typu banery, wszystko. Co do tego gradientu, to tak wydaje mi się, że na przyszłość lepiej tą dolną warstwę lekko dać bardziej szarą, nie aż tak bardzo ciemno, no bo to mi przypomina bardziej taki gradient z Gimpa i on tak jakby w niektórych miejscach nie pasuje, bynajmniej mi tak nie pasuje. W paczce, bo wydaje mi się, że z Afterpacka korzystałeś, są jeszcze takie blaski, również warto je sobie stosować, bo tylko je przekładamy, ustawiamy wokół dookoła boków i też fajnie to wygląda. Jeżeli jakby nie potrafisz dodawać normalnych blasków, znaczy flar, to w tej pasce również takie się znajdują, więc po prostu na następnym miniaturki, jakie będziesz tam wykonywać, polecam ci właśnie zastosować te flary i na pewno będzie to o wiele bardziej wyglądać. Ja ci nawet to mogę pokazać. W sumie, ej, ja mogę nawet robić ocenianie grafik z komputera, to jest w sumie lepsza opcja, bo jestem w stanie wam to pokazać w Photoshopie. Ej, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście właśnie abym wam tutaj oceniał grafiki w Photoshopie i przy okazji tłumaczę. No patrzcie, odpalimy sobie Afterpacka. No i co prawda raczej nie poprawię tych kolorystyk i tak dalej, no bo tutaj byłoby ciężko. Lepiej bynajmniej byłoby tutaj zacząć to wszystko od początku, ale chociażby pokażę ci te flary, o co mi dokładnie chodziło. Tylko niech mi się tutaj ta paczka wczyta. Okej, wyłączamy sobie to, przechodzimy do lights. O, właśnie, lights. I albo zastosować coś tego typu, że prawy górny i lewy górny róg, albo też miałem na myśli o coś tego typu. Jakby była miniaturka czerwona, to oczywiście, no to oczywiście czerwoną. Nie, to jest pomarańczowe, to jest czerwona. Ale w tym przypadku jak jest niebieski, Ctrl-C, Ctrl-V, bo nie wiem, ostatnio w ogóle coś Photoshop, nie no, w sumie już miesiąc temu chyba odwalił, że jednak nie działa przenoszenie. O, takie, kiedyś to działało, teraz to nie działa. Dobra, ale wracając, Ctrl-J, na przykład Ctrl-T, obracamy sobie i jest git. Ale teraz jest to mało widoczne, żeby było to bardziej widoczne, no to bardziej bym ściemnił to tło. I wtedy byłby na przykład taki efekt, zobacz. O. Taki efekcik, tylko oczywiście samo tło. I wtedy mamy takie fajne blaski po prawo i po lewo. No i tutaj jest widoczny ten skin i tak dalej, i tak dalej. Albo też właśnie zrobić to w kolorze czerwonej i też byłoby miodzio. Ale tak czy siak, jak na... tydzień z grafikami, myślę, że bardzo fajnie ci to wyszło. Życzę ci dalszych sukcesów, powodzeneczka. Ja tą miniaturkę, jak na wiek, oceniam takie, no,
początek 5, 6 na 10. No i co, dajcie znać w komentarzach oczywiście, czy chcielibyście coś tego typu filmy, że ja po prostu siedzę przy komputerze, pokazuję wam i czasami też pokazuję to w Photoshopie, o co mi dokładnie chodzi, czy też nie chcecie i dalej wracamy do po prostu filmów, w których będę z telefonu oceniał, no ale wtedy jest troszeczkę gorący światło mi świeci, więc tutaj są lepsze jakby warunki, ale to już zależy od was. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie na telefonie, czy chcecie na komputerze. I to będzie dzisiejszym hasłem dzisiejszego odcinka, aby przypiąć wam serduszko. Więc po prostu napiszcie, czy na telefonie chcecie kolejne filmy z oceniania, czy też właśnie na komputerze, a ja postaram się przypiąć serduszko. Jak ten odcinek oglądacie, to raczej mnie nie ma w domu, aczkolwiek tak za pół godziny na pewno możecie oczekiwać serduszka, więc to tyle. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka do końca i widzimy się na zakończeniu tego filmiku, bo nie chciałem już powiedzieć odcinka. Cześć! Okej, okay, dziękuję wam bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Jeżeli filmik wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem na moim kanale. Byłoby mi wtedy naprawdę bardzo, bardzo milutko. A ja już nie przedłużam i życzę wam miłego weekendu. Trzymajcie się, cześć!